Zapisani w jarosławskiej kulturze. Lidia Nartowska. Lidia Nartowska urodziła się w 1900 roku na terenie dzisiejszej Mołdawii. Oprócz szkoły średniej i gimnazjum żeńskiego ukończyła naukę gry na fortepianie, rytmiki i śpiewu. Po raz pierwszy uczyła tańca w Białej Podlaskiej, gdzie mieszkała wraz z rodziną. Nartowska pisała: Moje dzieci poszły do przedszkola. Kierowniczka prosi mnie, żebym z nimi przygotowała jakieś przedstawienie, tańce. Ale czy potrafię? Co innego tańczyć, a co innego uczyć, układać, obmyślać. Przedstawienie ogromnie się podobało, choć naprawdę nie było ciekawe. Ale to była moja pierwsza próba w funkcji instruktora. Syn Nartowskiej, Zbigniew, wspominał: Matka kochała muzykę. Miałem kilka lat, gdy grała dla mnie preludium deszczowe Chopina, podając przy tym literacką interpretację utworu. W 1933 roku rodzina Nartowskich przeprowadziła się do Jarosławia, ponieważ mąż Lidii, Wacław, otrzymał posadę dyrektora państwowego gimnazjum. Nartowska zaczęła pracować w szkole podstawowej imienia królowej Jadwigi. Tam przygotowywała inscenizacje i małe programy wokalno-taneczne. Prowadziła też bezpłatne lekcje tańca dla młodzieży. Specjalizowała się w tańcach narodowych i ludowych. Wśród organizowanych przez Nartowską inscenizacji wyróżnić można większe imprezy, takie jak Andrzejki czy obchody świąt państwowych. Artystka pisała: Każda taka impreza poszerzała moje wiadomości. Przygotowywałam się starannie, sporo czytałam, odwiedzałam muzea i odbywałam różne konsultacje. W okresie wojny Nartowska organizowała potajemnie herbatki tańcujące. Pierwszym zrealizowanym widowiskiem po wojnie było Jutro będzie lepiej. Publiczność entuzjastycznie przyjęła również inne widowiska: Nasza Ziemia, W świat baśni, piosenki i tańca. W programach oprócz tańców znajdowały się recytacje, dialogi i pieśni ludowe. W Teatrze imienia Michała Bałuckiego w Jarosławiu wyreżyserowała kilka komedii. Wystawiła również Krakowiaków i Górali. W 1950 roku Nartowskiej zaproponowano utworzenie ogniska choreograficznego w Rzeszowie, które za staraniem instruktorki ostatecznie ulokowano w Jarosławiu. Zajęcia prowadziła Nartowska, akompaniując tancerzom na pianinie. Uczyła rytmiki, techniki tanecznej, tańców narodowych, regionalnych i zagranicznych. Ryszard Perens wspominał, jak wyglądały zwykle pierwsze zajęcia. Pracę rozpoczynaliśmy od nauki chodzenia krokiem tanecznym, od wstępnych ćwiczeń i techniki tanecznej i baletowej. Nartowska znana była ze świetnego kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Krystyna Rajtar wspominała: Grając na pianinie, równocześnie patrzyła na wykonawców, dostrzegając każdy zły ruch, ustawienie czy wyraz twarzy tancerzy. Z dużą cierpliwością poprawiała błędy, robiąc to w sposób ujmujący, równocześnie wymagający. Pamiętam, że gdy wprowadzała nowe kroki czy układ, a jeszcze nie bardzo wychodziło, mówiła: Dobrze, kończymy. Zasiane niech rośnie. Krystyna Wawrzyniak wspominała zaś: Zajęcia prowadziła w dyscyplinie, w której też było miejsce dla żarcików i śmiechu. Uczyła nas życia w zbiorowości, kultury i estetyki osobistej, zwracając uwagę na naszą naukę w szkole. Przed każdym występem sprawdzała nasz ubiór i makijaż. Podczas nich siedziała w pierwszym rzędzie na widowni, w skupieniu i napięciu nas obserwując. Po zakończeniu twarz jej promieniała szczęściem i radością, a nam nie szczędziła pochwał z czynionymi uwagami, bo była nienasycona w doskonałości. W nauce tańca zwracała uwagę na dobre wychowanie młodzieży. Pani Lidia, wspominała Maria Mach, uczyła nas, jak poprosić partnerkę do tańca,
jak odprowadzić ją na miejsce i podziękować za przetańczony taniec. Początkowo zespoły występowały lokalnie, w sali Sokoła, w Powiatowym Domu Kultury, w Parku Miejskim, na rynku, a także objazdowo w okolicznych wsiach. Były to zazwyczaj widowiska, w których uczestniczyło kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób. Jednak grupy nartowskie brały udział w ogólnopolskich i zagranicznych festiwalach, gdzie zazwyczaj zajmowały miejsce na podium. W relacji z Festiwalu Muzyki Polskiej umieszczono opinię. Zespół z Jarosławia wykonał mazura i tańce żywieckie w układach, których mógłby pozazdrościć nie jeden zespół zawodowy. Podczas festiwali młodzież nabywała istotnych umiejętności. Uczyła się oceniać swoich rywali i stawała się świadomym, krytycznym odbiorcą. Nartowska zapraszała na zajęcia instruktorów, na przykład Izabelę Melińską, założycielkę Teatru Kacperek, która poprowadziła zajęcia teatralne opracowania scenek tanecznych. W monografii nartowskiej Bogusław Pawlak pisał: w pracy choreograficznej unikała szablonu i monotonii. Zajęcia oswajały młodzież ze sceną i estradą, uczyły kontaktu z widownią. Warto wspomnieć, że spod jej ręki wyszli znani piosenkarze Stenia Kozłowska i Mieczysław Święcicki. Nartowska jest autorką kilku publikacji: Tańce z okolic Rzeszowa, która zawiera opisy tańców oraz teksty przyśpiewek, a także pamiętnika Przez taneczne okulary. Była znaną postacią w Jarosławiu. Bożena Niżańska pisała: byłam świadkiem rozmowy. Kierowca taksówki pyta drugiego kierowcę, gdzie jest ulica Paderewskiego. A ten odpowiada: nie wiesz? Tam, gdzie mieszka Nartowska. Obecnie ulica będąca przedłużeniem Paderewskiego nosi imię Lidii Nartowskiej. Artystka uwielbiała słodycze i kwiaty. Jej dom na wiosnę wypełniał zapach bzu i jaśminu. Lubiła kolor fioletowy. Krystyna Wawrzyniak podkreślała: zawsze elegancko ubrana w kolorze lila, na palcu brylantowy pierścionek. Nartowska wyróżniała się melodyjnym głosem z charakterystycznym kresowym akcentem. Często mówiła, że jest szczególnie zachłanna na taneczne dusze. Interesowała się literaturą piękną, lubiła życie towarzyskie, wszyscy podziwiali jej pogodę ducha. Nartowska znana była z dyskretnego kojarzenia par. Choć partnerów dobierała w zależności od wzrostu i umiejętności tanecznych, kilka małżeństw zawdzięcza jej szczęśliwe życie. Danuta Capińska stwierdziła: wzbudzała w nas umiłowanie do tego, co polskie, nasze ojczyste. Jednak w pracy tanecznej nie było żadnych różnic. Czy Żyd, czy Rusin, to byli po prostu koledzy. Nartowska znana była z żywiołowego charakteru. Gdy wysiadała raz na dworcu, towarzysząca jej kierowniczka zespołu tanecznego zapytała o jakiś pas z rzeszowskiej Polki. Pani Lidia, nie zastanawiając się wiele, że to ruchliwa ulica i mnóstwo ludzi właśnie spieszy do pracy, przybrała taneczną pozę i bez skrępowania zaczęła demonstrować młodszej koleżance porywisty taneczny krok, wspominała Cecylia Błońska w monografii autorstwa Romana Burego. Tam również czytamy: po latach, gdy patrzę wstecz na wielkie dzieło Lidii Nartowskiej, jakim było Ognisko Baletowe, nie mogę uwierzyć, że dokonała tego jedna subtelna, krucha i delikatna w swej psychice istota, która królowała nad umysłami młodzieży i z pasją, miłością i dobrocią przeprowadziła ją przez najtrudniejsze, burzliwe lata młodości. Bogusław Pawlak pisał: mówi się o niej, że rozśpiewała i roztańczyła Jarosław. W pamiętniku Nartowska zamieściła refleksję: jako amator choreograf dawałam z radością to, co ukochałam. W ostatnich latach życia artystka ciężko chorowała. Zmarła w 1967 roku. Została pochowana w Jarosławiu.